Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta. Dzisiaj troszeczkę inne rozpoczęcie odcinka, bo dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż wszystkie, które widzicie na tym kanale. W każdym razie, w dzisiejszym dniu chciałbym uszczęśliwić swoją dziewczynę Agatę i przez cały dzień robić wszystko, żeby była po prostu szczęśliwa, dlatego już tutaj zaczynamy tak naprawdę od śniadanka, które przygotuję własnoręcznie. To nie jest spotykane w moim przypadku, raczej ja nie robię takich rzeczy, ale ze względu na to, że ten dzień ma być wyjątkowy dla mojej dziewczyny, zrobię wszystko, aby taki był. Także jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo tak, jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce i niewiele, naprawdę niewiele zostało do miliona subskrypcji. Nawet powiem ci, Adam, że jestem szczęśliwy, że mogę przygotować takie śniadanie. No to jest bardzo, bardzo nietypowe, że ty przygotowujesz śniadanie swojej wybrance, ale chciałbym zrobić wszystko, co najlepsze dzisiaj, żeby poczuła się wyjątkowo, po prostu jako wyjątkowa osoba, no bo wydaje mi się, że zasługuje na to każda dziewczyna. Wydaje mi się, że zasługuje. No tak, oczywiście, jeżeli naprawdę ją kochasz, no to powinieneś się tak codziennie traktować, moim zdaniem. Już nie przesadzajmy. Po prostu czuję taką potrzebę, żeby zrobić dla niej coś fajnego. Ja też jestem zapracowanym człowiekiem, nie zawsze mam okazję coś takiego zrobić, także no, dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy. Na pewno dla niej. Także cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. No i jak myślisz, Adam, że to się prezentuje? Powiem ci, że ja bym chciał takie śniadanko dostawać z rana, jak wstaję od razu. No pięknie, pięknie. Postarałeś się. No wiesz, no starałem się to zrobić. No nie jest to może jakiś szczyt finezji, no ale wiesz, że ja dobrym kucharzem nie jestem. No liczy się gest. Ale co to jest w ogóle? Co? Śniadanie. Przecież ładne śniadanko zrobiło, o co ci chodzi? Śniadanie? A po co? No bo miły gest. A ty nie robisz miłych gestów. To ja robię miłe gesty czasami. Niby kiedy? No, chociażby teraz. Agatko, mam nadzieję, że już wstałaś. Czemu tutaj koty w ogóle spą? Wiem, że koty nie mają wstępu na łóżko, było uczulenie. To jest to cała spuchnięta i zasmarkana i po prostu za cały dzień. Co masz cały dzień? Śniadanko ci przyniosłem, kochanie, do łóżeczka. W sensie widzę, że już się pomalowałaś, troszeczkę mi to zajęło. Śniadanie też już zjadłam. Zjadłaś już śniadanie? Czemu maliny tutaj dałeś? Nie widzę malin. I czemu to jest takie tłuste? Przecież wiesz, że jestem na diecie. Coś mi sugerujesz? W sensie? No, że nie wiem, że jestem gruba, że ja tyle jem, ja tyle nie zjem. No, to nie chyba bardziej sugeruje ci, żebyś sobie zjadła, że właśnie i tak mu się podobasz mimo wszystko, tak? No. A bo co to jest? No kawę. Nie piję kawy, nigdy w życiu nie piję kawy, nienawidzę kofeiny. Aha, czyli... Pomyliło cię pewnie za godziną dziewczyną. Nie, po prostu, no nie wiedziałem, że nie lubisz, no jesteśmy miesiąc razem, no nie wiedziałem, że nie lubisz kawy. Nic o niej nie wiesz, Jezus Maria. Mogę się jeszcze spytać, ja nienawidzę niespodzianek. I czemu to w ogóle nagrywasz? Serio, obrzydliwie się czuję przez te koty. Ale zjesz, tak? Niedobre. Ty je w ogóle sam robiłeś, czy kupiłeś? Niedobre strasznie. Ale to zabrać, tak? On się tak namęczył przy tym śniadanku, a tak to traktujesz? Nawet tego nie doceniasz. Przecież kupił to gotowe. Jak gotowe? Musiał to wszystko przygotowywać. Mhm. No tak? Chwila, jak on gotuje. Kawki nie chce, co ty? No dobra, to zjedz sobie to i tyle. Okay. No i co? Myślałem, że troszeczkę inaczej to będzie wyglądać. W sensie mogłaby mi nie mówić tego tak prosto w twarz. No, no nie, tak. No jest bezpośrednio. No. Ale mogłeś też się dowiedzieć, co ona lubi, czego nie lubi. Ale ja się dowiadywałem i to nie jest tak łatwo wcale. Ona nie chce mi mówić nic. Czyli nie chce nic mówić, ale wymaga mimo wszystko. Tak, ale mimo wszystko. No to jest słabe. No stary, to ty się wpakowałeś w to wszystko. Dobra, no. To jest dopiero początek. Ja na pewno jakoś wynagrodzę to jeszcze. Przepraszam. Po prostu nie jesteś za dobra w robieniu niespodzianek, a ja ogólnie nie lubię niespodzianek. Jeszcze to twoje koty, uczulenie. Zero tak się źle czuję. Przepraszam, nie musisz nic zrobić. A te twoje niespodzianki są do dupy i żałosne. Nie jesteś tu za dobry, wiesz? Żałosne. Nie musisz nic zrobić. Okej, dobra. My nagrywamy sobie wodę. No dobra. Oj, stary, współczuję ci. Bardzo, bardzo ci współczuję. Dobra, może ta niespodzianka była słaba, ale gwarantujcie, że zrobię lepsze. Wiesz, co ją jedynie zadowoli? Ją by zadowoliło śniadanie, które by bardzo, bardzo dużo kosztowało i tak samo wszystkie niespodzianki, które bardzo, bardzo dużo kosztują. Myślisz? A może jeszcze zapytam tej jej koleżanki, bo przecież w sumie ona wie, co ona lubi, tak? No, no powinna wiedzieć. Mam do ciebie pytanko. Pomogłabyś mi? Nie, ale mów dalej. Słuchaj, ja chcę dzisiaj uszczęśliwić Agatę i chcę zrobić wszystko, żeby była szczęśliwa i po prostu potrzebuję takiej pomocy od ciebie, bo ty wiesz, co ona lubi. Co bym w stanie zrobić, żeby ją uszczęśliwić? Ale ty chcesz ją uszczęśliwić. No tak. Widziałeś się w lustrze? Jaką ty masz mordę? Ja się nie dziwię w ogóle, że chcesz z tym uszczęśliwić. Ale on się normalnie ciebie pyta, ty widziałeś swoją mordę? Nie rozmawiam z tobą teraz po pierwsze. No ale ja też jestem. Dobrze,
stary, i były za moją do Perżetu i malinki kupujesz, że nawet maliny robisz, mało szajne maliny. A coś ci powiedziała to się? Weź kurwa, że jesteś takim przyklaskiem, że po prostu... Dobra, chyba się nic z czego nie dowiem. Dobra. Ona mi nie chce pomóc, ja wiem kto może mi pomóc. Stew. Jak Stew? Może to jest nie były. No i co? Ale to nie będzie za bardzo... mój kolega. A to nie będzie za bardzo perfidne? Może co robimy? No ja nie wiem, stary, czy to dobry pomysł. Myślisz, że odbierze? No myślę, że odbierze, ale nie wiem, czy będzie zadowolony. No chyba nie odbierze. No ale pomyśl, jak ty byś się zachował na jego miejscu, tak? Nie odbierze. Ty SMS-a mi napisał. Co napisał? No co napisał? Coś śmiesz, no powiedz co napisał. No nie mogę tego przeczytać. No co, no to powiedz tak w skrócie, co napisał? Tak, daj ładnie jak się da? No powiedz. Że już nie jesteśmy kolegami. Cóż, nikt nie chce mi pomóc, ale ja mimo wszystko się nie poddam. Na pewno zrobię coś fajnego, żeby uszczęśliwić ją w tym dniu. Także nie ma opcji nawet, że się poddam. Powiedziałem jej, żeby zeszła do mnie na dół. Jedziemy na miasto. Tam na pewno coś znajdę. Ale dżentelmen z tego twojego mężczyzny, co? Ach, jeszcze trzeba go trochę podszkolić, bo... No to, idziemy na miasto, ja zagwarantowane mam mnóstwo atrakcji. Kochanie, ale mógłbyś tutaj najpierw posprzątać. Co to jest za zasyp? Ja to nie znaczy? Mogę w takim jeździć i się tutaj strasznie źle czuję. Mieszę tutaj już nie sprzątałeś, już cię proszę. Nie, od wczoraj było sprzątane. No. Proszę cię od miesiąca i co? I wczoraj taki syf zrobiłeś przez no, byliśmy w McDonaldzie. Ale to są zwykłe śmieci z jednego dnia. Nie wiem, z kim ty byłeś w tym McDonaldzie. Masakra. Tak, z jednego dobrze, dnia. Już sprzątam, przepraszam. Powiem ci, że ja nie wiem, co ja mam już zrobić. Dobrze, że zostałam cię, ale... No, jak ja widzę, to jest chyba najtrudniejsza dziewczyna, jaką do tej pory poznałem, żeby ją zadowolić, nie? Najtrudniejsza dziewczyna nawet, którą ja poznałem, w sensie wszystko jej nie pasuje, wszystko robi na opak, nie wiem, dziwne to jest. W każdym razie kwiaty, kupi mi kwiaty, każda dziewczyna lubi kwiaty. To taka prawda jest. Żebyś się nie zdziwił, stary. Żebyś się nie zdziwił. Nie mów tak nawet. Nie no, stary, przesadziłeś, 100 róż. No i co? No jak to, co to jest przesada? No to jest tylko 1000 zł. No dobrze, no 1000 zł, ale to nie chodzi o ten pieniądz, ona powinna się uszczęśliwić z jednej róży tak samo jak z tych 100. Ale no dobrze, no jak kupi 100, ona potrzebuje więcej, zauważyłeś, że ona potrzebuje więcej. 100 róż razy 100, no. Normalny chłopak daje jedną różę, ja jej dam 100, no rozumiesz? No rozumiem. 1000 zł trochę boli w portfel, ale to mimo wszystko, no. Znaczy mnie to boli strasznie, jak na to patrzysz, że ty musisz się tak wysilać, a ona i tak tego nie docenia. Naprawdę mnie to boli. Nie no. Nie wiem, docenia chyba. Ładny bukiet? No bardzo ładny bukiecik, stary, ale ona nie zasłużyła na to moim zdaniem. Nie zasłużyła? Nie zasłużyła. Ty słuchaj, mam prośbę do ciebie. Wziąłbyś ją do parku na jakąś ławkę, zaprowadził i ja przyniosę te róże jej? Aha, chcesz jej zaskoczenia jej dać? Tak, zaskoczenia jej dać, no. No dobra, no zrobię. Słuchaj, zrobię to tylko i wyłącznie dla ciebie. Tutaj w tym parku jest taka fajna ławeczka, przyprowadź ją proszę. No dobra, nie ma problemu. Naprawdę? Jeszcze mnie ciągasz? Nie dość dzisiaj miałam wrażeń, naprawdę? Ale nie narzekaj, spacerek ci dobrze zrobi, świeże ale powietrze. Ale po co to w ogóle? O, chodź tam, możemy sobie na ławeczkę usiąść, co ty na to? Jak żule na ławce będziemy siedzieć. O Boże, żule na ławce, nigdy w parku na ławce nie siedziałaś? Co będziemy robić? Duma księżniczce zabrania usiąść na ławce w parku, tak? Po co ze mną w ogóle wychodzisz? No tak o porozmawiać, no jesteśmy kamuś w jednym składzie. Tak, kamuś wie, jesteśmy w jednym składzie, więc też trzeba się jakoś zintegrować, tak? No właśnie. Mogłyśmy chociaż jakieś leki na alergię kupić, bo tak się źle czuję z tego kota. Jest jesień, już nie narzekaj na jakąś alergię i tym bardziej na kota. Przewietrzysz się akurat, dobrze ci zrobię. Nie mogłeś mi zabrać jakiejś restauracji? No dobrze, no to ten dzień się dopiero rozpoczyna, nie martw się, no jeszcze będzie pełno niespodzianek. Ja piję moje krzyki. Podobają ci się? Ty gnoju! Co? Zciąłeś te wszystkie kwiaty, zabiłeś te rośliny w jedne? Ale w sensie, no kwiaty tobie kupiłem. Kwiaty się można kupić w doniczce, to są martwe kwiaty. Ale jak róże? Róże się dostaje w doniczkach. To nie jest oznaka miłości, to jest tak, kwiaty. Czerwona róża jest oznaką miłości. Martwe. Co ty mówisz w ogóle? Panie, to są kwiaty. Tyle kwiatów. Ale to jest miły gest. Ale doceń to, co on dla ciebie robi, doceń to. Panie, to są dla ciebie kwiaty, no. Na ciebie kwiatki, no śliczne kwiatki, no. Krew na moich rękach. Krew. Ale co ty robisz? Zobacz, jak on się dla ciebie postarał, a ty nie szanujesz nic, co on robi, ani go nie szanujesz w tym momencie. Ale ja 1000 zł na to wydałem. Ale 1000 zł mogłeś przejąć, żeby drzewa zasadzili jakieś w lasach. Ja stary, nie wiem co mam powiedzieć, ale to są takie największe farmazony, jakie słyszałem. Co ja mam zrobić? Co masz zrobić? No niczym najwidoczniej Agata, nie zadowolisz. Cię. No chodź tutaj, zobacz jak on się stara dla ciebie. A ty jak go traktujesz? Agata, proszę. Serio, nie wiedziałeś? No nie wiedziałem, no proszę, przepraszam, tak? Nie wiedziałem, przepraszam. Ty ją jeszcze przepraszasz. No co, prezent mógł jej się nie spodobać po prostu, no. Weź już tego nie tłumacz, stary. Ale... Nie próbuję tłumaczyć nawet. Już, kochanie. Już, zaraz do ciebie przyjdę. Słuchaj, patrz, zasłoń mnie. Patrz, tu mam kudeczkę na oznakę naszej miłości. No to jest piękne, ale ja jestem dalej zażenowany poprzednią sytuacją, stary. Ty się powoli zaczynasz zachowywać jak taki pantofel najgorszy. Nie. Znaczy tylko coś ugrywa. Chodź. Kochanie, podoba ci się widoczek? Dokładnie. A ty co mówisz? Idę na lubisz naturę.
A ja lubię ciebie, bardzo. Okej. Słuchaj, mam taką rzecz, którą chciałbym sam zrealizować. Nie klękaj. Nie, spokojnie, nie aż tak. Po prostu chciałbym na znak naszej miłości zawiesić kudeczkę. Ale jakby, wiesz, że to jest taka oznaka, że chcą być ze sobą na zawsze. No tak, a co, tak. Ty nie chcesz być na zawsze z komuśem? No jeszcze trochę za szybko, nie jestem pewna i zresztą kłótek tutaj nie wolno. Ale jak nie jesteś pewna? Robiąc takie rzeczy powinnaś być pewna. Nie no, zawiesimy tą kudeczkę, co? No, możemy w sumie, no. No naprawdę to jest miły gest, znaczy wydaje mi się, że zawiesimy kudeczkę. Jeszcze KF to są moje siostry niecałe, Kinga Fong. No ale kamerzysta i Fagata. No wiesz, że nie mogę... Czekam tak naprawdę na imię. No wiem, no ale... Ale on też dał kamerzysta. Nie dałem imienia, bo nie chciałem, wiesz dlaczego. No cóż, no zawieszę, co? Ale to jest piękne to jest. Nie, serio, bo ja też chcę się przyłożyć do tego. To co, rzucamy kluczykiem? Daj, proszę, ja chcę się do tego przyłożyć, bo ty kupiłeś, a to ja się przyłożę do tego. No to chociaż tyle możesz jej dać, no i rzuci sobie ten kluczyk. Chcesz ten? Tak. Tylko pamiętaj, jak bierzesz, poczekaj, bo ja ci muszę pokazać. Bierzesz i z całej siły robisz zamach, tak żeby na pewno nikt tego nie wyłowił, nigdy. Mhm. Żeby nikt naszej miłości nigdy nie zabrał. Mhm. Pamiętasz? Mhm. Tak? Dobra, super. Wiesz, słodka jest. No jest słodka, ale te akcje, które wcześniej zrobiła, to i takie i teraz, wiesz, nie tłumaczy to, co teraz robię, jak się zachowuje, że niby jest nie, słodziutka. Daj spokój. To jest gra, stary, to jest, według mnie to jest gra. Nie jest gra, w sensie, no jak, no kocham ją. Ty, co ona robi? Co ty robisz? Ej! A co ty zrobiłaś? Czemu ty odpiłaś tą kłódkę i ją wrzuciłaś? Co ty zrobiłaś? No bo my jesteśmy sam dopiero miesiąc, jeszcze nie wiem, czy chcę być z tą... Ale kolejce. Przed chwilą wzięłaś kluczyk i powiedziałaś, że kluczyk rzucisz daleko, a ty wzięłaś go specjalnie, żeby go wyrzucić, żeby wyrzucić całą kłódkę, jesteś manipulantką. Dlaczego to zrobiłaś? On się tak dla ciebie stara, wiesz, że ranisz go w tym momencie i to bardzo. Masakra. Nie. Naprawdę mandatu pewnie, bo tutaj powinieneś dostać za zawieszenie, czy swoje inicjały na mnie napisałeś. Ale dlaczego to zrobiłaś? W sensie... No widzisz, i nawet nie wie co powiedzieć. Stary, mogę cię teraz ja prosić na rozmowę na chwilę na bok? Chodź na chwilę ze mną, proszę cię. Zostaw go. Proszę cię. Ja chcę porozmawiać z nim, Agata. Nie w porządku się zachowałeś w stosunku do mnie. No stary, dla mnie to jest przesada. Ona ciebie manipuluje, wykorzystuje, a ty tego nie widzisz. Jesteś zbyt zaślepiony. Ja rozumiem, że ją kochasz, ale no są granice, stary, są granice. No nie wiem, może ma rację. No miesiąc czasu jednak jesteśmy. W czym ona może mieć rację? No w czym? No miesiąc ona wzięła kłódkę, którą zawiesiłeś dla niej. Dobra, no ale miesiąc czasu. Mi się ogólnie podobało, to pierwsza atrakcja, która mi się podobała, rzucenie kutkami. Możemy kupić więcej kutek i pożyczać razem. Chodź już! Nie jest zła dziewczyna, może po prostu takie ma... Nie jest zła. Może tak wychowana jest. Jest wychowana, żeby rzucać kutkami, tak to ją jara. Nie wiem, mi jest szkoda ciebie, mi jest nie, bardzo nie. ciebie szkoda. Ja ją kocham, musisz mnie zrozumieć. No ja rozumiem, że ją kochasz, ale to jest za duże poświęcenie. Tak, pójdziemy na ten, na jakiegoś szejka, lody. Co ty na to? Kasztanowego? No, bałkę kasztanowego. Dobra, to ja zapłacę. Nie! Czemu? Czy ja miałam swoich pieniędzy? To wszyscy, żeby facet za mnie płaci. Ja mam swoje pieniądze, nie jestem tą utrzymanką. Ja mogę zapłacić, tak? Ale to jest miły gest. Ja chcę zapłacić. Nie, stary, to nie jest miły gest. Pokażesz mi teraz na pieniądze, ludzie będą mówić, że ja lecę na fajs, że ja od ciebie grosza nie wezmę. Nie, ale... ja płacę za swoje jedzenie, tak? Nawet to mogę. Nie chcę, po prostu... No miły gest. Może nie, może wcześniej tak miałeś. Znaczy, jak kobieta chce zapłacić, to niech zapłaci już za siebie. Nie, może wcześniej tak miałeś, ale ja się całą życie tak nie potrzebuję. No ale jak widać, to nie tylko twoich pieniędzy, ale ciebie też troszeczkę olewa, stary. Znaczy, sobie też kupiłam. No dobra, ale oddam ci na to. Nie! Co to masz dawać pieniądze? Ja nie będę cię brać żadnych pieniędzy, to co w sobie. Ale... No ja... Ty, no jak? No przecież... Nigdy w życiu cię przyjaciół czegoś nie postawiło oprócz, wiesz. Oprócz czego? Nie twoja sprawa, nie interesuje. No dobra, ale w sensie... No to tak wygląda, że ja nie mogę tobie kupić, a ty nie możesz? Nie, że ja jestem kobietą, to nie mogę ci postawić. No załóż mi się go jedz. Boże, bardzo fajny, czarny. Taka sugestia? Dlatego, że ty powiedzmy dzisiaj dzień. Idziemy. No chodź, do kina pójdziemy, co ty na to? Ja nie chcę iść do kina, nic nie ma ciekawego. Ty po pierwsze, wszystko widziałam. Po drugie jest koronawirus, a po trzecie to jest wcześniej się zamulę w kinie. Jeszcze nie będę chciała robić. Ty masz najgorsze po prostu na świecie. Po tym nie ma. Żeby po płytką osobę, żeby kina... To może do teatru. Kochani, może do teatru. Teatry są zamknięte. Nie, są otwarte. W sensie, tak no samo funkcjonuje. Są otwarte i... Ale po to są te obostrzenia, żeby się właśnie niczym nie zarazić, ani nic. Nie ma żadnych obaw. Rozmawiać w ogóle z panem.
Zepsuliście mi cały dzień. Jak cały dzień? Ale ja staram się zrobić wszystko, żeby było ci dobrze. Ja chcę do Maszy zadzwonić. Dlaczego do Maszy? Ale po... spędzić czas. To jest jedyna osoba, która mnie teraz nie będzie wkurzać. Ale Kamuś przez cały dzień wszystko robi dla ciebie i pod ciebie. Dla siebie. Dla ciebie właśnie. Rzeczy, które ja lubię robić. W ogóle mnie nie znasz. No stary, no współczuję ci, naprawdę. Co się stało, Kamusiu? Pogadaj z nim, Wiola. Tak, on jest. Ja może ty byś poszła do swojego chłopaka, co? Ale możesz nam nie przeszkadzać. No, ale może by poszła do swojego chłopaka. On cały dzień próbuje ją uszczęśliwić, a jej nic nie pasuje. Czy ty nie rozumiesz, że ja nie jestem jak inne dziewczyny i ja lubię trochę inne rozrywki? Może dobrze, okej, ale też byś mogła zaakceptować i uszanować to, co robi, a później byś może jakoś zasugerowała, co innego bym mógł robić, żeby ciebie uszczęśliwić, tak? Skoro ty masz takie wymagania. Ale cały czas mu sugeruję coś. Tak, ale czym mu sugeruję? Czym? Czym niby? Wprost? Normalnie, wprost mówi, no. No właśnie, chyba jednak nie. Ale jak ciągnie cię na siłę? On ciebie prosi właśnie. To jest naprawdę, to jest żałosne, co ty robisz. On jest strasznie beznadziejny. Nie, właśnie żałosne jest to co ty mówisz i to, co ty mówisz, bo on się stara. A ty jesteś zazdrosna po prostu, bo byś chciała mieć takiego chłopaka, który tak by się starał i tyle. No właśnie, bo się, widzisz, powinnaś porozmawiać ze swoją koleżanką, bo ci chłopaka próbuje odbić i specjalnie cię tak negatywnie nastawia. No właśnie tak jest. No to ty przychodzisz i cały czas mącisz, kurwa i mącisz. No właśnie, mącę i mącę, bo chcę dobrze dla mojego przyjaciela. No to bardzo mące. Ale dobrze dla mojej przyjaciółki, stary. Tak? No to właśnie, ale to też byś chyba... Ale właśnie z wami rozmowa jest bez sensu, naprawdę. No, stary, ja ci się nie dziwię, ja tam poszedłem i do nich nic nie dociera, nic. Dla nich się tylko liczą rzeczy materialne, a uczucia i to z boku. Jakbym ci o tym nie mówiła, nie ostrzegałaś. Dobra, przyszłam udzielić ci dobrej rady. I jaki masz teraz plan? No nie wiem, jaki mam plan, już wszystko faktycznie zrealizowałem, nic się nie podoba. Stary, ona jest bardzo prosta, w ogóle pozorą. Zabierz ją na burgera i kupię jakieś kosmetyki fajne. Widzisz, że się to pytuje cały czas. Ale mówiła, że nie chce ode mnie nic. Że nie chce pieniędzy ode mnie. No dobrze, no ale jak ją zabierzesz do Sephory, to będzie spoko. A do Sephory? Tak. A dlaczego? Ani wezmę nie do Rossmana. Bo nie, do Sephory. Czy ja widzę, że was to tylko uszczęśliwiają rzeczy materialne, a żadne uczucie czy coś to dla was nie gra jakiejś roli, tak? Ale czego dla mnie? Dlaczego dla was ogólnie, bo ty się wypowiadasz na taki temat, stary. Nie, bo ty się wypowiadasz na mój temat. Bo ty cały czas jej tam duchem siedzisz i jej to wszystko gadasz, więc... Ogólnie nie rozumiem tego, dlaczego Kamuś tak się daje za przeproszeniem ruchać dupę, bo płacąc za lody sama mogła to sobie zapłacić, tak? A za burgery, wydając 180 zł, no to już nie mogła jakoś, już nie mogła. Już jednak chciała, żeby Kamuś zapłacił. A idąc do Sephory, co? Myślicie, że sama za siebie zapłaci? Pewnie znowu będzie wykorzystywać Kamusia, który się zakochał i po prostu jest manipulowany w tym momencie. Mi jest go strasznie szkoda. Kochanie, twoje burgerki. Nareszcie coś dobrego zrobiłeś. Tak? No. To super, cieszę się. No to co, gdzie jemy? No, nie wiem, do domu jedziemy czy w aucie? Zanim dojedziemy do domu, to będzie zimne, a kim ja jestem, że nie jadła w aucie? No, a co, tutaj nie możemy zjeść? Tutaj możemy. Ale kochanie, jest zakaz. Boże, nic nie potrafisz załatwić. Jakbyś był naprawdę... Nie no, jest koronawirus, nie można jeść. Jakbyś wpływował naprawdę spoko sobą, to byś powiedział, a co mi to obchodzi? Ty nie jesteś w ogóle ponad prawem, a powinieneś być. Kochanie, tutaj hamburgerek dla ciebie. No hamburgery ogólnie spoko, ale to jest randka. My jemy na samochodzie, tak nawet żule nie jedzą. Przynajmniej sobie usiądą gdzieś, a my co? No ale nie można jeść w galerii, nie można jeść w środku właśnie. No dobra, to moglibyśmy gdzieś zabrać jakiś hotel czy coś, żeby... To jest randka, że zabrałeś kolegów. A ty zabrałaś koleżankę, przyzwoitkę. Ale ja mogę, gdybyś... Tak, ty możesz... Nigdy nie wpadł na pomysł, jak mnie zadowolę. Przyzwoitkę cały czas przy sobie tylko trzymasz i tyle. Tak, ty sus. Chora, naprawdę. O nie, ile kto by ci dał, ty i tak narzekasz. A ty kochani, tak. Ja ci zamówię nowe, tak? Bo te już pewnie są... Stary, zdejmij te klapki z oczu, zdejmij, proszę cię w końcu. Jesteś żenujący. Brzygać mi się chce. Idź, zapierdzielaj się po trzy takie. No raz, dwa, trzy. I hotel wynajmij, chcesz? Hiltona jakiegoś, co? O, od razu się uśmiechnęła, widać, już się jej spodobało. A i jeszcze słuchaj, operację się z nią, tak? Umów. Dobrze, Wielka, skończył. Jakiś pierścionek, tak? Dobra, zjemy to... Znaczy wy to zjecie, no dobra. Chodźmy. Najlepsza część dnia. Najlepsza część dnia, tak? Ale to mi najbardziej na portfelu. No, ja wiem. Ale no, to masz rację, bo ona powiedziała, że nic nie chce. No tak. Że płaci sama za siebie, ale... a nagle mi mówi, że... Ja już to widzę, też powiedziałem. Ile chce na ciebie wydać? Nie wiem, no wybierz sobie coś. Czoła, pasuje ci? Nie, może nie aż tyle, no. Wybierz sobie coś po prostu. 10 zł wystarczy? Podoba. A ile rzeczy mogę? Nie wiem, wybierz sobie po prostu na razie, tak? Chodź, biorę na ręki.
Jak ona mnie naciągnie na tyle siana, to będzie przegięcie. Stary, ale ona tylko na początku powiedziała tak, że niby, że na kamerach widziała, że o lody, dobra, zapłacę za siebie. A później co było? 150 zł za ten, znaczy 100 zł za burgery? No tam, no około tyle. No. 179 zł. Dobra, nie wiem, zobaczymy co wybierze. Ale dobra, ale słuchaj, ile za tu to już jest taka codziennie? Nie wiem, 5 tysięcy? Nie, no ja sobie robię. Nie, nie robię jajki. No dobra, to już może chodźmy do kasy. Jezu, nie wiem, może wyjmij troszeczkę rzeczy, że nie tak. Nie, bo... nie mam przez ciebie najgorszy dzień, więc teraz zaczynamy. Ale teraz słuchaj, zapłacisz. Za dwa koła okej, ale nie będę płacić więcej. Stary, sam chciałeś, no. Ja ci mówiłem od początku. Wiem co od początku. Ale jeszcze chcesz sobie wybierać, tak? No. Mi się wydaje, że ona dopiero zaczęła, co? No. Pokłóciłem się z nią. No. Ale słucham, stary, chciała mnie naciągnąć na 7000 zł. Powiedziałem, że do 2000 i finalnie kupiła za 1441 zł. Gdybym nie zareagował, naciągnęłabym mnie na... Zlitowała się nad tobą, no widzisz, no czyli... Nie, nie zlitowała. Czyli chyba naprawdę cię kocha, co? Stary, ona się ze mną pokłóciła. A co, już jej nie tłumaczysz? Już jej nie tłumaczysz? Ale sam jej tłumaczyć, ja już nie mam co tłumaczyć. No nie masz co tłumaczyć, ciekawe, gdzie ona jest w ogóle? Tu. A co, ona tam jeszcze coś wybiera? Nie wiem, ale już za to nie zapłacę. No stary, wiesz, że ona traktuje cię jak takiego sponsora, nie? Jesteś jak dla niej taki sugar daddy normalnie. I to już jest chore. No przykro mi jest, naprawdę przykro. A ty co robisz? Teraz jedziesz do sklepu, jeszcze nie skończyłeś, nie? Nie, ale skończyłem, ja już nie będę za resztę płacić. O mój Boże, a może to mi kupisz? Ale ty nie rozumiesz, że ja ci dzisiaj nie kupię? Czemu, jak to? Ale ty jedyne co potrafisz docenić to rzeczy materialne. Dlaczego tak? Dlaczego? Dlaczego nie doceniasz tego, że on się stara? Ogólnie. No za dużo wydałem, tak? Wydałem dzisiaj jakieś 4 koła. Mój dobry nie zabrał do Paryża. Ale wyjazd do Paryża można za 100 zł bilet kupić. A ja dzisiaj 4000 wydałem. To zabierz mnie do Paryża? Chcesz dzisiaj może chcesz... Możemy dzisiaj lecieć sama? Chcesz ciągle do Paryża? Nie stary, nigdzie nie lecisz. Dzisiaj jedziemy na trening nie, i on nigdzie już nie jedzie. On ja nigdzie nie jedzie. On nigdzie nie jedzie. Do żadnego Paryża nie jedziesz? Nie, nie zrywam sam. Zerwij z nią. Nie. No zankrutujesz. Nie. Wziąłem ci popcorn, wariatka, ty się ze mną kupisz. Mam to w dupie. Aha, czyli ty też mnie naciągasz. On mi go kupił. Czyli ty też mnie... Aha, okej, dobra. No to widzę, ja mogę cię naciągać, ona nie może. Jesteście siebie warci. Ty sobie tylko pieniądze pewnie widzicie? Chciałabym być z nami miła. No ja to wykorzystałam, hello. Ale nie wiesz, że ja mam cię w dupie? Ja mówię, Agata dzisiaj ci już nic nie wyjdzie. To tak jak ty, Agata, wykorzystujesz cały czas kamusia, że jest miły. Ja wracam do maszyny. Bo ona też jest materialistką, dlatego. Nie, po prostu sobie wyjaśnię to w ten sposób, że już jej nic nie kupię dzisiaj i tyle. Ale jak jej nie kupisz, ale to ja jej nie kupię dzisiaj. Ale zacznij ją traktować z dystansem, rozumiesz? Nie kupię ci już nic. Ale już nie mówię o tym, ale masz do mnie przyjść. Nie, stary, nie. Nie, nie, nie pójdziesz, nie ma opcji. Nie. Nie idę. Nie, no i nie pójdziesz, ja ci nie puszczę nawet. Nie idę, Agata przegięłaś dzisiaj. Ale już nic nie chcesz. Przyszedł do mnie. Ale ja się starałem cały dzień. No, nie zachowuj się jak pantofel. No ty przyjdź do mnie. Ty przyjdź do mnie. Nie. Ja nie odpuszczę. Powiedz. Dobra, kończ ten film. No to kończ Viola ten film, bo ja już mam dosyć tego cyrku. Ja chcę. Nie zerwę, ale nie podejdę. Zerwij z tym paszczurem. Dobra, skończ film Agata, skończ film. Skończ film Agata, skończ. To zerwij z nim i idź sobie stąd. Kończ film. Do zobaczenia państwu.